Szukasz pomysłu na smaczny obiad? Chodź, pokażę Ci, jak to proste z produktami Getsenjensen. Dzisiaj zrobimy domowy hamburger, ale uwaga, to nie jest tak, że ja posiadam do piekarni, żeby kupować piękne bułeczki. Dzięki robot kuchenny planetarny wiele, wiele szybciej może robić wszystkie ciasta. Zaczynamy najpierw od domowej bułeczki do hamburgera. Ja już troszeczkę wyprzedziłem fakt, dlatego że ja zrobiłem właśnie zacin. Zacin. Następnie dodaję dwie żółtka. Hop. Dodaję teraz masło, dodajemy teraz mąką, uwaga, przesiewaną. Pomału teraz miksujemy całość, żeby wszystko dobrze połączyć ze sobą. Wielofunkcyjny robot planetarny Getsenjensen pozwoli Ci przygotować wiele składników. Wyrobisz ciasta na przykład na bułki, albo zmienisz mięso na burgery. Wszystkie składniki są dokładnie wymieszane. Jak widzisz, to wszystko się odkleiło właśnie tutaj od dzieży. Delikatnie możemy to naciskać. Wstawiamy to tutaj, a teraz robimy pyszne frytki. Włączam air fryer, otwieram szufladę, op, ściągam, dodaję frytki do środka, włączam 20 minut i voilà! No i że ja robię dzisiaj domowy hamburgera, to nie wyobraziłem sobie pójść teraz do sklepu i kupować po prostu mięso już mielone. Dzięki właśnie robot planetarny mamy końcówkę do mielenia mięsa i tak zrobię dzisiaj. I voilà, czy to nie proste? Oczywiście wyląduje się do środka świeżo mielony pieprz. Dodaję troszeczkę soli, nie za dużo. Czas teraz na moutarde à l'ancienne, czyli musztardę z gorczycą, z musztarda staropolska. I teraz delikatnie mieszam całość. Troszeczkę dodaję oliwa na ręce, mieszam i pogniatam. Mięso jest już zrobione, jak widzisz, jak pulpecika. Ważne, widzisz, taką grubość jest idealną, dlatego że po prostu nasze mięso do hamburgera będzie soczyste i bardzo smaczne. No i voilà, proszę bardzo, bułeczki rustykalne domowe są gotowe. Zabieramy się teraz za nasze bułeczki, czyli nóż, pokroję to na pół. Rozprowadzam wszędzie tłuszcz. Włączam płomień pod spodem. Słyszysz to? O, o to mi chodziło. Patelnia grillowa równo się nagrzewa, będzie więc idealna, by wysmażyć burgera dokładnie jak lubisz. W międzyczasie ja mam tutaj w ogóle spód od naszej bułeczki i jak chcę też je delikatnie zgrillować. Dodam je tutaj z boku. Biorę troszeczkę teraz sosu. Dodaję taki kleks sosu na spód, na stronę od spodu. Kawałek sałaty. I voilà, już stan smażenia jest idealny dla mnie. Dodaję po prostu teraz nasze mięso na wierzchu. Domowy hamburger jest już gotowy. Frytki też. I voilà. Żeby frytki były smaczne, nie muszą być smażone w głębokim oleju. Z airfryerem robisz je beztłuszczowo, a mniej tłuszczu to lepiej dla zdrowia. I oczywiście dobre frytki to są frytki, które są też solone. I hamburgera. I voilà. Oto mój comfort food amerykański. Gotuj jak mistrz. Skorzystaj z mega oferty na produkty Getsenjensen. Kupuj w super cenach w Media Expert i na mediaexpert.pl.